koszulkach i GKS-u Bełchatów. Dla obu zespołów ten mecz miał niebagatelne znaczenie. Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem przewagi gości, którzy stworzyli wiele okazji do zdobycia bramek, a najlepszych nie wykorzystali Marciniak i Berenstein. To jednak Sokół mógł schodzić na przerwę, prowadząc 1-0, gdyby Bizacki trafił do pustej bramki. W 56. minucie Piotr Burlikowski zdobył swego pierwszego ligowego gola dla Sokoła, wykorzystując sytuację sam na sam z Paciorkowskim. Chwilę po tym mogło być 2-0, ale słupek i bramkarz uratowały Bełchatowian po strzale głową Rzepki. W 73. minucie Paciorkowskiemu puściły jednak nerwy i po starciu z Burlikowskim uderzył go głową w twarz, za co otrzymał oczywiście czerwony kartonik. W bramce GKS-u stanąć musiał zawodnik z pola, konkretnie Stocki, gdyż trener Krzysztof Pawlak wykorzystał wcześniej limit zmian. Stocki spisywał się w bramce nieźle, ale skapitulował w 84. minucie, gdy Krzysztof Bizacki ustalił wynik meczu na 2-0 dla Sokoła.